Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy sobie testować samochód, a raczej pojazd, który wygrał jakby głosowanie na ludzkiej grupie. I jest to... już wam pokazuję. Rozpoczynamy mapę. Jest to rurowiec. Ale bardzo ciekawy rurowiec, który wygląda sobie tak. To jest... jakby reprodukcja w tej grze, właściwie można powiedzieć też, że tuning lekkiego opancerzonego samochodu bojowego rosyjskiego. I no cóż, nasz Rosjanin, moi drodzy, wraca sobie z wojny i myśli sobie tak: no przecież ja już normalnymi samochodami jeździć nie potrafię od dawna. I no, tak się stało, że armia po dzieńce zostawiła mu jeden czołg i jest to właśnie BTR. Lekki czołg, opancerzony, do przewożenia... no właśnie nie wiem, czy on jest taki do przewożenia ludzi, chociaż tutaj miejsca w środku trochę jest właściwie. No i nasz piękny Rosjanin sobie po prostu myśli: kurczę, mam fajny pojazd, ale co ja z nim właściwie robię? Zrobię, jak on pali 100 litrów na 100 litrów. No ale nasz Rosjanin nie narzeka na brak ropy, dlatego po prostu postanawia zrobić sobie z tego opancerzonego wozu prawdziwe monstrum do przemierzania rosyjskiej tajgi. I czy mu się to udało? No sprawdźmy. Jesteśmy teraz, mamy tutaj napęd, moi drodzy, 8x8. I co jest naprawdę fajne w tym pojeździe, to fakt, że mamy tam wał napędowy i on się rusza. Tam jest, nawet jest pokazane kilka dyferencjałów na każdą z osi i to naprawdę się tam obraca i to wygląda bardzo fajnie. Teraz mam wyłączony napęd AWD, wyłączoną blokadę dyferencjału. No i jak widzicie, stoję moim, a właściwie czołgiem Rosjanina w miejscu. I ten Rosjanin tutaj w środku naprawdę, on nie lubi takich sytuacji. O, jest troszeczkę łysały. Właściwie to jest postać bardzo podobna do Trevora z GTA 5. No i nasz Rosjanin się tam gotuje, on się denerwuje, on jest bardzo zły i chce sobie stąd w końcu wyjechać. Można powiedzieć, że to było grząskie błoto, chociaż jeszcze nie doszliśmy do tego momentu. To jest mapa Vulkan, ja was przepraszam, że nie testujemy tego pojazdu na tej samej mapie, co poprzednie pojazdy, żeśmy testowali, ale po prostu ta modyfikacja działa tylko na tej jednej mapie, dlatego musiałem ją sobie wczytać. To jest mapa Vulkan. Dlatego myślę, że tutaj sprawdzimy ten pojazd pod kątem, głównie pod kątem podjazdu pod strome zbocza, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo wysoką górę, którą jest Vulkan. I tam sobie właśnie teraz pojedziemy po drodze, co nieco wam opowiem może o tym modzie. Tutaj jest kilka jakby, jak to się nazywa, jak to nazwać? Kilka możliwości tuningu. Można tutaj dodać wiele rzeczy, ale no niestety warsztat tutaj na tej mapie jest zablokowany. Musiałbym po prostu tutaj dowieść liczbę punktów, no 4 punkty warsztatu. A nie jestem pewny, czy ten pojazd jest do tego zdolny. No bo tutaj nie mamy jakby możliwości dowożenia czegokolwiek. To jest po prostu samochód Rosjanina do przemierzania tych pięknych tutaj autostrad, które mamy okazję podziwiać. Oj proszę, przeprawa przez wodę. Spore tutaj uszkodzenia łapiemy, ale radzimy sobie dobrze. Nie jest źle. I tu mamy naprawdę wielki problem, ponieważ jest to pojazd, który ma napęd na 8 kół, powinien sobie poradzić z tak stromym zboczem, jakie jest tutaj. To jest naprawdę konkretny test właśnie dla tego auta, dla tego czołgu. Sprawdźmy, czy dobrze zrobiłem, że wrzuciłem jedynkę plus. Uwaga, uwaga, coś się dzieje, bardzo ciężko, ale jednak do przodu.
jednak do przodu i podjeżdżamy powoli, ale skutecznie. Bardzo fajna przyczepność. I zobaczcie, jesteśmy chyba u szczytu, zdaje się. Tak jest. Dojechaliśmy tutaj bez problemu, bez zająknięcia. Mimo że nie jest to szybki pojazd, to jednak udaje się podjechać pod naprawdę konkretne zbocze, gdzie no, nie wiem, czy każdy z prezentowanych wcześniej moduł by sobie poradził. I właśnie pod tym względem ta modyfikacja jest bardzo fajna, bo nie jest taka przesadzona. Nie naciskam gazu i od razu lecę gdzieś w kosmos, tylko po prostu powoli przemierzamy sobie tę krainę tutaj. I to jest naprawdę smaczne, to jest w stylu Spin Tires, wiecie? To jest naprawdę fajne. Nie jest taki, że jak poprzednio testowaliśmy sobie ciągnik siodłowy, który odpieprzał mania, jak wciskałem jedynkę plus. No to było troszeczkę przesadzone, a tutaj mamy naprawdę konkretny pojazd. No dobra, ale zaliczyliśmy właściwie sobie tutaj podjazd pod strome zbocze. Skoro już jestem w tym miejscu, to sprawdźmy, jak głęboki jest ten wulkan i czy zdołam się z niego wydostać. Tutaj też fajnie zostały odwzorowane uszkodzenia, bo one są takie, jak Spin Tires powinny być. Nie wiem, czy jadę... Chyba jadę do przodu. No to słuchajcie, masakra, test wody mamy zaliczony w 100%. Nie wiem, czy któryś z wcześniejszych pojazdów by sobie poradził z takim testem jak tutaj. Wow, to było coś wspaniałego, ja nie wiedziałem, czy ja się w ogóle poruszam. No, dwa testy zaliczone chyba na szóstkę, bez dwóch zdań, chociaż trochę uszkodzeń tutaj, no dostałem, bo nie ma się co dziwić, tak? To jednak... Wow! Wow! Fajerwerki się zrobiły! Świetne to jest! Dobrze, zostały nam do zrobienia jeszcze dwa testy. Jest to przejeżdżanie przez albo kłody, albo kamienie. I grząskie błoto. Tutaj mamy kamienie. Nie ma problemu. Powoli, ale do przodu. Naprawdę ma tutaj niezłe już uszkodzenia, ale nie będziemy tego wozu więcej męczyć, bo nie będziemy, no. Już test wody najbardziej psujący chyba przeszliśmy. Wow. Więc... Czyżby pojazd tracił moc, gdy jest troszeczkę zniszczony? Nie, udało się wbić jedynkę plus bez problemu. Dobrze, no to tutaj mamy chyba kłody. I one są naprawdę bardzo trujące dla naszego podwozia. Oj! Uszkodzenia tutaj źle wpłynęły na nasz pojazd. Nie możemy się poruszać do przodu. Rosjanin jest zły. Rosjanin mówi... Suka! Co się dzieje? Co się dzieje z moim stunigowanym rurowcem? Dopiero z wojny wróciłem, a nawet do domu nie mogę dotrzeć. Cholera jasna. I to najlepszą drogą, jaka jest w Rosji. No i nasz Rosjanin niestety jest skazany na to, aby jechać gdzieś tutaj dookoła i spróbować wyjść z tej sytuacji. Chociaż nie jest ona jeszcze dramatyczna, ale jednak nie mamy tutaj możliwości naprawy tego pojazdu, bo niestety nie mam warsztatu odblokowanego. Koniec. Całkowicie zniszczony. Rosjanin krzyczy, suka! Jest zdenerwowany bardzo. Awaria silnika. I no niestety nie mogę odholować mojego pięknego pojazdu. Znaczy, przepraszam, nie mojego. Pojazdu Rosjanina, tak. Nie mogę go odholować do warsztatu, bo jest nieodblokowany. Więc musimy sobie zacząć jeszcze raz. No i został nam ostatni test do zrobienia, bo przeszliśmy chyba kłody. Tak, przeszliśmy, no powiedzmy, albo dobra. Skoro nie przeszliśmy, bo był zniszczony troszeczkę, no to weźmy sobie tutaj pod uwagę kłody. Czy uda mi się przez nie przejechać? Kłody są niepozorne, ja już wam o tym mówiłem nie raz, ale naprawdę.
da się na nich tak cholernie zawiesić, że ciężko z tego wyjść obronną ręką. No ale tutaj widzimy, że bez problemu po tych takich, no, słabszych kładach sobie poradził i nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód, czy ten pojazd, czy ten czołg, czy to coś nie dało sobie rady po prostu na tym teście. No dobra, teraz pozostało nam poszukać grząskiego błotka i zakopać się tam. Przejedziemy sobie kawałek przez wodę. BTR nie ma problemu z przemieszaniem wody, poza tym, że łapie troszeczkę uszkodzeń, a uszkodzić go jest dosyć łatwo, czego demonstrację mieliśmy przed chwilą. Ogólnie na tej mapie jest sporo wody. Wow, za głęboko. Tutaj już się mogę całkowicie zniszczyć, więc nie będę ryzykował. A jeszcze tak z ciekawości, to jest kamera ze środka, z kokpitu, ale nie jest zbyt rozbudowana. Więc no cóż, nie mamy takiej fajnej kamery z kokpitu. Tutaj jest grząskie błoto. Wyłączę na chwilę blokadę dyferencjału i AWD. O, już się zawiesił. Aha, łącze ręczne, sorry. I tak się zawiesił. Dobra. I tu jest takie błotko. Ono jest konkretne. Włączę blokadę na sekundę. Nie da się nawet bez z wyłączonym AWD. A jestem ciekawy, czy jak wyłączamy AWD, to czy kręcą się tutaj te z przodu wały napędowe, czy kręcą się tylko te z tyłu. Chociaż w zasadzie wały, nie wiem jak to jest dokładnie z tym przełączaniem AWD w pojazdach. Momencik, nie mogę tutaj zerknąć. Ale nie, kręcą się wszystkie wały. Nie jestem pewny. O, proszę bardzo, zakopaliśmy się przy okazji, bardzo fajnie. Nie jestem pewny, jak to jest w tych pojazdach dużych, czy po prostu to jest jakoś odłączane dyferencjałem, czy jakoś skrzynią biegów, nie mam pojęcia. Chodzi mi o to, że jak się wyłącza AWD na wszystkie koła, ale wydaje mi się, że w BTR-ze nie ma nawet takiej opcji, żeby wyłączyć AWD. Ale też pewności nie mam, bo nie jestem znawcą w tym temacie. Dobra, zakopaliśmy się, ostatni test. Spróbujemy bez bloka. Dobra, wyjechałem. O, proszę, test kłód. Bez AWD też sobie poradził. Świetny jest ten czołg. Do minusów tej modyfikacji mogę zaliczyć fakt, że z tyłu nasz piękny wentylator się nie obraca. A powinien. Ten silnik jest ogromny. Wow. Tutaj mamy mostek, jakoś go przeoczyłem. Włączymy AWD i blokadę i powinniśmy się wydostać. Piękny ten pojazd jest, naprawdę radzi sobie świetnie. Ja troszeczkę żałuję, że nie pokazałem wam tych wszystkich możliwości, jakie mamy do dodania do tego pojazdu. No i Rosjanin też jest smutny, bo by chciał sobie może coś tutaj streamingować, ale niestety jest zbyt dużym obibokiem, żeby jeździć po całej mapie i próbować coś skurać, aby odblokować warsztat. Więc no, niestety będzie miał takiego troszeczkę okrojonego samochoda do dojazdu do domu. Nie wiem, czy znajdziemy tu w ogóle jakiś dom. Nie wiem, czy on dobrze trafił, czy ma mapę tym razem, czy nie ma. Ale zdecydowanie myślę, że nasz Rosjanin jest zadowolony ze swojego pojazdu, bo na swojej ojczystej ziemi po prostu mógł podjechać pod najgorszą górę, gdzie nigdy nie mógł się dostać żadnym innym pojazdem. O, proszę! I dojechaliśmy do domu. Tutaj jest jego domek taki kempingowy i on sobie tutaj mieszka, nasz piękny Rosjanin. Myk, myk. Tutaj hamujemy i dojechaliśmy do miejsca pobytu naszego Rosjanina. I on sobie ma taki samochodzik. Prawdopodobnie w baku zostały mu już tylko opary, więc no tak, nigdzie nim już chyba raczej nie pojedziemy. No nic, moi drodzy,
Bardzo, bardzo ciekawa modyfikacja. Przeszedł wszystkie testy bez problemu. Tak, szczególnie na mnie wrażenie zrobił ten podjazd, bo powiem szczerze, pojazd nie jest wcale taki szybki i myślałem, że zabraknie mu przyczepności na podjeździe i że po prostu się obsunie. Tym bardziej, że troszeczkę nim pograłem i byłem pewny, że raczej tam spadnie. A tutaj ciach. I też sama jazda pod wodą była imponująca, chociaż dużo uszkodzeń żeśmy zebrali, tak naprawdę. Polecam wam przetestować tę modyfikację, a dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przy testowaniu BTR-a w Spinning Tires. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.